Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Mateusz, witajcie w pierwszym odcinku z serii CSGO Warzone. Jak widzicie, gram sobie w tym momencie turniejowego na mapie Demirage. Dokładnie, nie wiem jakie to są boty, prawdopodobnie jakieś trudne albo najtrudniejsze. Za chwilę się przekonamy. Okej, ostatnio u mnie ze skillem jest całkiem nieźle. Słuchajcie, pokażę moje statystyki tutaj. Proszę bardzo. Aha, one się nie aktualizują, bo... Właśnie, zapomniałam, bo gram już tak gdzieś od miesiąca i ciągle mam te 933, a gram tak dziennie po kilka tych turniei i w każdym mam tak 40-50 fragów. Czy nie myślicie, że teraz też tyle zdobędę? Teraz nie zdobędę 50 fragów, no gdzie, bo magiczny przycisk nagrywania, to jest wiadomo. No dobra. Ale jeżeli komuś by to się, coś takiego by się spodobało, to może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. To bardzo motywuje. A my wracamy w tym momencie do gry i możliwe, że nie będę dużo mówił, ponieważ chcę się po prostu skupić tutaj maksymalnie. Dobra. O! Wygrali to. Tutaj właśnie Iwan, patrzę, że dużo dobrej roboty zrobił. No dobra, już nas, słuchajcie, tutaj stać na kałaszka. Generalnie nie mam tutaj jakichś najdroższych skinów, po prostu tutaj wybieram sobie skiny, które mi się podobają, na przykład zobaczcie Deagle. Brązowe deko mi się bardzo podoba. Tylko że Deaglem akurat nie umiem strzelać, sobie może kupię, ja wiem, tego, to ma większy damage. I pójdziemy sobie w tym momencie na B. No i myślę, że takich odcinków mogę spokojnie robić więcej i częściej. Więc to jest odcinek pierwszy. Wiecie, że wygrałam więcej turniejowych tutaj w Warzone. Kurczę. Yo! Wygrałam więcej turniejowych w Warzone niż normalnie. Naprawdę. Tutaj wygrałam coś koło 400 turniejowych. Bo jakoś na Warzone mi się fajnie gra, no wiadomo. O kurde. Będzie ace? Nie wiem, czy będzie ace, chyba nie. 4 kile. Tak, 4 kile. Niestety, słuchajcie, nie ma ace'a. Niestety nie ma ace'a. No nic, trudno. O, stać nas na wódkę. Także jest fajnie. Jakbyście słyszeli jakieś w tle, jakieś, nie wiem, taki dzwoneczek, to mam odpaloną grę w tle. Po prostu na telefonie, żeby mi tam nabijało takie ciasteczka. Postanowiłem, że sobie włączę i zapomniałam właściwie wyłączyć dźwięków, a nie mogę się za bardzo ruszać z fotela, bo mam nogę ten zepsutą. Ojejku, ojejku. Ojejku. Myślałam, że to ja tak w skoku trafiłem. Przez to się chyba nie da skanować, nie? O kurde. Na razie mamy przewagę trochę. O kurde, co się dzisiaj dzieje? Dobra, został jeden to. Wygraliśmy. 3-0 jest. Dobra. Wiecie co, może sobie wyłączę tutaj w sumie te... FPS-y. Mnie trochę rozpraszają. No jak na razie fajne statystyki, 7-0-0. Tak, słuchajcie, przed chwilą mnie nie wchodziło z tej AWP, bo słyszałam jak rodzice przyjeżdżali, więc możliwe, że zaraz tutaj ktoś wejdzie do mnie do pokoju. Prawdopodobnie to wytnę. O tak, noscope w locie. Jeszcze na odcinku, kurczę. Noscope w locie i to jeszcze na odcinku. Dobra, żeby nie wychodziło mi tylko o statystyki, to macie tutaj bombę. Ja sobie teraz tutaj postrzelam. Nie chodzi mi o statystyki, ale strzelać chcę. W ogóle, słuchajcie, mam kilka mapek takich z warsztatu tutaj na tego Warzona. Całkiem fajnych, na przykład ustawianie celownika. Widzicie, ja mam takie tutaj dłuższą trochę tą AWP niż wszyscy. O kurde, no co się dzisiaj dzieje z tej AWP? Słuchajcie, magiczny przycisk nagrywania.
Oj, wiecie co, to są roboty trudne, tak mi się wydaje. Bo najtrudniejsze... Pewnie jest przyzwyczajenie. Zawsze jak nagrywam właściwie tego Warzone'a, to sobie przyłączam na boty trudne, bo wiem, że zawsze jak człowiek nagrywa, to się stresuje i tak dalej. No i po prostu zawsze skill spada, tak? Podczas nagrywania. Przynajmniej u mnie tak jest, więc zawsze sobie tam przyłączam na te boty trudne, a nie najtrudniejsze. Jeżeli w ogóle jest, słuchajcie, jakaś tam gra za cicho. No scope. Kurde. Uwaga, teraz trzeba się skupić. Ojejku. Ojejku. Ojejku, no to mamy pierwszego dada. Wow. No tak trochę zważywiłem. Strasznie jestem jakiś tutaj rozkojarzony, powiem wam. No dobra. W ogóle sprawdzę, czy słuchajcie, mi się tutaj wszystko dobrze nagrywa. Wszystko mi się dobrze nagrywa. A mama, ja teraz akurat nagrywam. To daj mi jeszcze 15 minut i wyłączam. No daj mi 15 minut, proszę ciebie. Okropny jestem, tak. Okej, okay, kolejna runda. Tak jak mówiłem, rodzice weszli, widziałem to wszystko. Nie wiem, czy plantować, czy... Dobra, zaplantuję sobie. W tym momencie... A nie, jednak nie mają przewagi. Kurczę. A nie, to jest trzech na jednego, dobra. Oj, przepraszam bardzo. Jak mi ciebie szkoda. Powinien w tym momencie przyjść. Uj. Dobra, jak to z asystykami? Statystykami. 14-1-1. No to takie całkiem... No nie, no słabe są jak na boty gram. A wezmę tego digielka. Wiecie co? Łatwo jest. Więc w sumie wezmę sobie tego digielka. Nie umiem naprawdę z niego strzelać, tak mi się kompletnie nie rozumiem fizyki grania z digielkiem. Ale spróbuję, żeby coś tam wpadło. Kogoś tam obiłem, ale wiadomo, zawsze się w głowę. Dobra, widzicie co za kaczek. A, już on był wcelowany, no tak. Już on był wcelowany. Dobra, jest w tym momencie dwóch na jednego. Czyli jednak mamy niby takie zwycięstwo troszeczkę. Halo, gdzie ta bomba? Plantuj. Bombę, ja wiem. Dobra. Także jak na razie tak całkiem nieźle wchodzi. Jest 7-0. Dobra. Także słuchajcie, możemy zrobić coś takiego, że na przykład codziennie taki turniejówka albo coś tam innego z tego Warzone'a wlatuje. O godzinie załóżmy 6:30 oraz o godzinie załóżmy 18:00. To myślę, że to by było dosyć fajne. A ja sobie nic nie kupiłem, zapomniałem. Na przykład, patrzcie, zawsze tak z przyzwyczajenia wychylam w te miejsca. Tutaj nikt, żaden bot nigdy nie stoi. Chyba A jest czyste. Tak, Tomasz, ty sobie zaplantuj, a my tutaj jeszcze będziemy lecieć. Ło, wow, ale mi się ręka strzęsie teraz. Ja jestem generalnie... Ja tylko w headshoty celuję. Wiem, skąd przyjdą.
Został hotshota. Ojejku, a 45 w trzech. A to ten Glock to jest naprawdę mało daje. Uuu! Co ty mi fraga tutaj zabierasz? O proszę. Dobra. Mamy 15, to nie wiem co mogę sobie kupić. Autoszmaty nie będę kupić, nigdy nie gram za autoszmatą tak naprawdę. No dobra, to mogę sobie kupić, mogę tego teka sobie kupić. Fajny jest ten tek taki. Taki jedyny... O, no, no klipa mam. A to mi się chyba same SVG włącza, bo przed chwilą sobie włączyłem Warzona i... No chyba nie ma, chyba sobie B odpuścili, prawda? Ojejku, 5 na mnie zostało, no to nieźle. No to nieźle, ja wam powiem tak. No to nieźle ich teraz wykurzyli. Oj. Szybciej bomba tykaj, szybko. Chciałem dubla strzelić. Jest ace. O kurczę. Ale kurde, jaki klacz. O jejku, jaki klacz, ale normalnie. No zabubki fajnie mi teraz wchodziło. Weźmy sobie galirka. Możecie nawet pisać, jakimi skinami mam tutaj grać. Bo w sumie to nie wiem. Beretami nie grałem od lata nie grałem beretami. A teraz specjalnie okazja na odcinek. Zagram beretami. W ogóle żadnego flasha dzisiaj nie. Nie stosowałem, słyszałem pałace. To było najgorsze, co zrobiłem. Zaskoczyłem, nie? Naprawdę. Chwilę taki klacz, a teraz... O, kolejny zakaczem. Ojej, teraz jest 3 na 1. O kurde. O kurczaczki. Chciałbym tylko bombę wziął. Ojej, zapomniałam, że to aż 3 jest, no. No jednak, taki klaczek w takim miejscu to tak, no to nie miało szans po prostu. Co by tutaj kupić jeszcze? Właśnie, do tych skinów w ogóle nie mam. Do tych skinów, do tych broni w ogóle nie mam skina. Bum, 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 bum. Ciągle praktycznie na TA chodzę, tam chyba 2 razy się zdarzyło, że idę tutaj na B. Ojejku, słaby flash strasznie. I chyba A sobie odpuści... A nie, jest tutaj. Ojej. Nie będę przeładowywać sobie. Wydałam w tej rundzie 7700, a tak naprawdę to... To kupa. No dobra. Digielek Master. O, teraz patrzcie na tego Digielka Master teraz. W sumie nie wiem, bo za tego Zeusa kupuję. Granatów też mam od Groma. Teraz słuchajcie, jak zraszuję UB... Ja będę ciągle rushował z tym Digilem. To będzie najgorsza... rzecz, jaką teraz zrobię. Jak oni teraz też w piątkę tutaj przybiegną, chociaż nie, słyszę jakoś już strzelaninę. Chyba, że to mój wabik. Uff, odpuścili sobie.
I teraz uwaga. Łapkę w dół mogą zostawić tylko ci, którzy zauważyli, że przed plantem bomby miałam cyferkę 69. Haha, znaczy MVP. O kurde, ale się teraz wystraszyłem. Jejku, ale się teraz wystraszyłem. MVP cyferkę miałam 69 przed plantem bomby. Dobra. Akacz teraz wchodzi w ruch. Szybki meczek będzie, to będzie bardzo szybki meczek. Pójdę sobie teraz drogą, którą jeszcze dzisiaj nie szedłem. Na mida żaden bot nie idzie akurat. Patrzcie, taki taktyczny flash. O kurde. O kurde. Nie no, może nie wigielka, tylko... Co się dzieje? Patrzcie na tego. Nie no, deagle w locie każdy wyżej jest. Niecelny. Ajajaj, to full auto. Dobra, to jest teraz my wszyscy na jednego, to tak. Bo chyba na A gdzieś widziałem. No. I proszę bardzo. I proszę bardzo. Teraz tak sobie bombę sobie wrzucę do ciebie. I teraz my tak kupię może tutaj. A ten to mi się nie podoba, nie wiem skąd ten skin się u mnie wziął w ekwipunku. Nie mam pojęcia. Taktyczny flash. O, chyba kogoś oślepił, bo boty. Kurde. No przecież z Glocka to tak mi zawsze dobrze szło. Czemu ja go nie zabiłem go? Ace mógł być. Plantuje ktoś chyba? Dobra, uwaga, teraz moment, który się wytnie. Dobra, witamy po cięciu. Wiesz, tutaj mógłbym plecy zrobić, gdybym nie latał. Fartem troszeczkę, ale jest. Jest 13-1. Dobra. 31 fragów, no 31-5. 5 już zgonów miałem, to tak trochę już słabiutko. Kupię teka. I lecimy. Na B. O, tu telewizorek. Trzeba zgasić go. O, zgasił się sam. Szczerze mówiąc, słuchajcie, tak wygląda mniej więcej mój drugi monitor. Którego i tak nie używam. Bo mi nie jest potrzebny za bardzo. Ktoś ma w ogóle staty 1.1.14, bot RIT. No, nasz prawdziwy talent. Przecież po takim czasie, to słuchajcie, tutaj nie ma żadnych botów, bo ja ich znam. Oni przychodzą na B i od razu idą. Teraz zostało 3 na 5. Niestety nie mamy przewagi, tak jak to było. Zawsze jakieś takie fajne miejsce trzeba sobie. Takie. Najpierw przychodzą z mida zawsze, natomiast później stąd, z kuchni, tak? No nie, no nie mówcie... Także mamy, słuchajcie, przerwę. Dobra, zmiana drużyn za 8 sekund. Dziękujemy za info.
32 fragi w pierwszej połówce, no to nie jest rewelacja. Tak jak mówiłem, to jest magiczny przycisk nagrywania, teraz 50 fragów nie będę robił. I nie mówię, że to jest jakiś fartowny meczyk, który raz taki miałem, że... Nie, to jest... Każdy meczyk jest taki bez nagrywania. No dobra. Także mi się wydaje, że takie dwa turniejowe, może nawet jeden, no. Taki turniejowy dzień, albo po prostu z tego CS-a, to fajnie by było. Aby był. I teraz patrzcie na te 5 głów, nie? Co mi dzisiaj się dzieje? Jejku. Lecimy! No i niestety. No i nie było 5 głów. ...35 fragów. W ogóle pokażę wam moją rangę Supreme. Ciekawe ile już tutaj meczy turniejowych wygrałem. To jest generalnie Warzone, który... No już sobie instaluję taki może piąty, to jest mój Warzone, bo... I w każdym... Tak gdzieś gram około 100 turniejowych na Warzone i później zazwyczaj odinstalowuję go, bo tam coś... Zawsze mało miejsca na dysku albo coś. Oj, to twoja... Ojejku. Patrz, się zatrzymałem. Boom. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Niestety nie 40, nie 50, ale aż 39 fragów zdobyłem. No, także to tyle. Bardzo szybki meczek. Do zobaczenia, do kolejnego odcineczka.